Real fast, who the gentleman is identified? There are two gentlemen. Sometimes in 2003, maybe in 2002, 2003 for sure. A translator now, a professor of English language. Her name is Kasia, is in Grotniki, and she's a university professor, teacher, tutoring, university and post-university students, journalists, English language skills. Right next to her home in Grotnika, there is yet another important lady who was involved in MK Ultra from our beginnings. Her name is Božena, and she is a paraplegic, disabled, problem with the spine. In this street, I understand, and I'm not very certain, is it related to Duda, or is it related to Moraviecki? Spouse is from. It could be also someone in 2003, something like this, some other politician very, very close with Kaczynski, like top politician I'm talking about. It's, they literally have a family in the street with the speed board. And Grotniki really is just not like, just like this. This is where these people met one another. They would give this gentleman, you're about to hear, one of them, you're about to hear, the one that I'd identify basically, he would get like a lawn cleaning, cutting grass and stuff like this. They would give him, they would trust him with this kind of job. Back then in time, this German was like clean, ambitious, still somehow still wanted to go about life. It definitely did appeal to me whenever I was brought from the US as a little bit even vicious, I would say. Somebody who would like see me like in a light, like I am something wrong with me, like I would not be subjected to MKUltra, like I would be a little bit mentally retarded or something like this. He had this kind of approach. Just so about, probably I would say about 3 years down the road, sometimes in 2006 after that, all of a sudden, the gentleman, he would turn to alcohol for salvation. He depended more and more on alcohol, turned himself completely an alcoholic. Alcohol took him over completely. And that pretty much was the end of it for him. I explained his marriage, I am certain, ended sometimes prior to 2003. He is just next to the rail, before you head from Ostrovnia to Grotniki. I was just quiet all along, but you know, I see people, I see stores, I see businesses, and it's just a lot I can tell about them in the past wise. He alone, he was DUI, he was under alcohol. With another gentleman, and just like, not exactly like this, but I shock people sometimes. I remember, you're gonna hear the gentleman from Liberia whom I have identified. He was shocked completely because I gestured him that he was married. Sometimes, whatever I identify, like long time back in the past. And he was like, no, that's not me. And then all of a sudden it was like, oh, you know what? It is true. I was engaged. Shit. I did the same thing with this gentleman here. It came to him and to his friend. He was just
so much in alcohol. I feel sorry for good people to get into this. That he was like completely out of this. He was completely in oblivion about his past. Actually, I reminded him. And then his flesh started to turn, and he reminded himself of it. But it was not just like this. He reminded me of something really important that I did skip. And those are road closures through Grotniki in Grotnikach. There was not one road closure like he suggested. I was brought, I can say, by the friends in Grotniki, because I think this is what I have in Grotniki, in Zgirsch, in Lodz. These were always people that they were watching over this stuff, and it was just like, they would take me on a side, hey, Sebastian, it's a road closure, you know what road closure means? And when you're under MKUltra, you're like, no, I don't. Oh man, they have the meetings here, they have this, they have important people meeting here, and tra-la-la-la-la. Well, this gentleman right now that I have spoken to, I'm not really sure what he did, acknowledge Americans. Probably he didn't dare, whatever. But he did acknowledge some other politicians, which is about the same thing, because I did explain that it was a Miller Zeman here, there was a whole bunch of politicians here from Eastern Europe, business people. For whom, by the way, I also have proofs now. This is gonna roll, these videos down. You're gonna see this stuff. You're gonna hear this stuff. So he might actually even acknowledge Americans, I'm not really sure. But what's the song with the road closures? One road closure, as far as I remember, was even 2 years. It was not like few months. That was one road closure. One road closure was, I think they made like a detour through Emilia or something like this down to Zgirsch, Lodz. Another road closure was if you would drive through the Grotniki and you would be just a road access cut closed to Grotniki, to Grotniki area. So, sure. There were quite a few road closures, and so I don't know which one he's referring to, but this is also what I was told on the MKUltra, is you're gonna go and you're gonna request this from the police department, because they have the police department, I don't know what they told me, Emilia, something like this. They have different police departments that they will have to disclose this information about this road closures. One was like for 6 months, another, if it's true, I don't know. This is what I was told on MKUltra, was for 2 years. They would bring me literally to, they would bring me literally to, obstacles, whatever you want to call this, use that you can close the road, the police closes the road, signs and stuff like this. I remember this on the MKUltra, and they would tell me, do you know what this is, this and that. People invested a fair share of work, efforts, in helping me out about these things. This is why I remember this stuff. This is really, really important. When you have a politicians like this, when you host them, it's a certain area, what you do is just, you cut the access to it from general public. This was a heavily guarded police area. This is where the politicians were. Grotniki is the place. Yes, indeed. Okay, so this is what you're going to hear from in this audio. Я не живу там, ви живу там, то що вам видно. А це, що це стало? А праця це? Де праця є? Я пам'ятаю, там яких 15 років ви працювали там у... Що на ім'я? Там, де... Що на ім'я? Пані... Дві сестри там мешкають, і там є одна навчительниця.
Profesorica angielskiego jest tu u Grotnikach, no. Co jest, co ma na imię ta... pamiętacie co? No, nauczyciel tego mistrza. No nie, tu właśnie komisja mówi pan. No tak. Ten zakręty po prawo czy po lewo? A znacie gdzie są Grotniki? Grotnik, na końcu Grotniku tam jest... Tam jest jedna pani... A co ma, że... Ona jest profesor angielskiego języka tam u Lodzu, na uniwersytetu. Jest rozwodem pan mężem. I żyje tam, witam jeszcze kosił trawę i tak, no? Robi rzeczy, no? Nie było tak tam jakieś 15 lat. W domu Maciaszki, nie? Co to tam? W domu Maciaszki, jak męża Sejka, nie? A to nie znam. Co? Co o tej mówi? Nie, jeszcze. Sejki to tam mieszkają z kolejowej, nie? Co tutaj gdzieś? No na tym, co? Grotnik, tylko ja, że to jest to, nie? No ale to jak skręcać? No tak, na starą drogę. No ja Sejce mówi, tak? Ile ma lat ona? Ta pani, to ma sobie tam koło 50, to takiego, 55, to takiego, 50. Nie, jak sobie tam do przodu, nie? Co? 3 lata do przodu. 3 lata do przodu. To, no ja mówię, jak 50 minut, to jest te długie, trochę do przodu. A to była, nie? Wy pracowali z nią, nie? Za nią pracowali. Tak, on wie tak, kosili trawę i tak, nie? Robił to, nie? Kosił trawę i tak. Ona była 3 lata starsza. No. A o co chodzi? Nie, ja pamiętam pana, no. Pamiętam go, no ja on się bardzo, wy się bardzo zmienił i tak, no. Był tak piękny, tak elegancki był. Pan mnie pamięta. A tu, jesteś zgrotny to był. 15 tam rok 2005, coś takiego. Ludzie tak mali, elegancki. Ale to jak ty mu się Grotnika było? Ja nie byłem u Grotnika, ja byłem u 2004, 2005 jak byłem w Stanach Zjednoczonych. Nie, ale mówię, tu jak był w Polsce, to gdzie był? No, byłem tam, gdzie jest, że tak uchodźcie, to jest. Okay? W stronie. No, no. Zaciszy. Przepraszam? Zaciszu. No, zaciszy to jest tam, no, biło. No, było, na biło. Na biło. No, do rzęsia, no, 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 no. Tam biłem, no, biłem... No tak, bo tam były te... Przyjmowały te... Byli przyjęci te... Szczeceni z tego sercu. Tam jest szczeceno, tak wszystko daje, tak. Tak, uchodźcie. No, ale w 2004... Tam kiedyś były kolonie artykuły. W 2004 jeszcze było zaciszenie, coś takiego było, no. Machnam? Teraz to jest, nazywa się Orchidea, tak? Orchidea, tak. Machnam? Przepraszam. Machnam? To jest tak. A nie, nie, dziękuję bardzo, nie, dziękuję panu bardzo. Przepraszam. Zresztą tylko śledzie. Ja was nie rozumiem bardzo dobrze. No mówię, ze słodyczy zamiast czekolady to śledzie, tak? Zamiast czekolady to śledzie. No mówię, ze słodyczy tylko śledzie, tak? No, no bo Polaki tak, tak mówią, ze słodyczy tylko śledzie, tak? No tak, tak, tak. No to małego wypije, nie? Jak na śledzie się zgadza, no, tak? No to sprawdzę, ja coś zgadzam. A jak te, jak nie ma nic na zagrożenie? Nie, nie, za mną nie. Ale to... Nie, 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 ja nie, nie. Ale ja, mówię jak nie, bardzo śledzi, dziękuję. Nie, ale trochę. Nie, nie chcę, bardzo dziękuję. No. A na polityk nie? Ja jestem abstynentem, nie piję alkoholu. To nie piję alkoholu. No, jak mówię, że jestem na spacerze z Lodzia. Dobrze, jak śledzi nie, to chociaż to. Dobrze, okej, okay, bardzo dziękuję. To jest za mnie śledzi. Na zdrowie wam dziękuję bardzo. No. A jak nie ma zagrychy, to się jak pije pod boczek. Tego też mnie nie spraw, bo jeszcze się nauczyć do kryby. No. To już jest podboczek wtedy. No. Dobra, teraz się trzymać do nim w ręku, tak?
Jak tam ci to być? Jedna pani, co ma problem z kręgosłupem. Pamiętacie u strony? Ona ma tak problem, ona jest inwalidem. Paraplegikom jest. Ma problem z kręgosłupem. Ja tam pamiętam, że my to mieli wszyscy pamiętać ze stronia, co tam mają z tym, to by było trochę problem. Ale na nie, pewno... ale mówię, to dla nas to by było z 1000 osób, jakbym musieli wszystko wiedzieć, nie? No, ja pamiętam. No, bo ty co pamiętasz, ty co chcesz pamiętać, nie? A my no, to... No, rozumiem, rozumiem. A co te ustronia to normalnie była zwykła wioska. Nie, nie. Ja to mi nie było zwykła. A, no, ale jak ja... Jeszcze było tu Amerykańców, pamiętacie Amerykańców, co było? No, no. Pamiętacie coś? Pamiętam, bo tam... Jeszcze zejść za mną. Na ruchym skrzydłowym, jeśli zejść za mną, tam na Gatolina, tam był zakaz jazdy, no. A my jeśli tam z tego wyprzeli... A ona była ciemna, to specjalnie tam, bo któryś gdzieś podobał, to taka zaokrąglona była. No. Potem jechała tam za wtedy, to nie mam moich skocznego na tamtego, no to niech pani tam naleci. To mi tam przyjechał na jedną wieczeczkę. Na wieczeczkę, zobaczyć tu was. Ale mówię, na odnowę biologiczną. Pana, was, tak. No ale mówię, na odnowę biologiczną przyjechałem. No? Tak zwaną odnowę biologiczną. No będzie stare mnie to jak to było kiedyś, nie? I się zmieniło, nie? Nie, to ja mieszkałem tutaj u Grotnika, tam w 2018 roku byłem, cały rok byłem. Byłem tu cały rok, 19. I potem miałem tam ulot. Ja jeszcze ulot tam pracował, tak? Uzierz, pierwszy uzierz i uzierz tam ulot. Ale to mi się w Polsce nie stało, tak? No, do jakichś 6 miesięcy mieszkał tu, ja. A to nie stało się w Polsce. No, więcej. Muszę się zobaczyć. Ale, no tam jedne lato, coś. Jedne lato, 8 miesięcy. Ale tak, no, ja pamiętam pan był tak... No i to było, nie, tak, to było, profesor jest ona była zainteresowana za pana. I tak, były kobiety zainteresowane, to był. Tak, to tam robił. Był, tak. Tak, 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 żeby nie tak, tak? Że nie wiem, gdzie robił. Było kobiety zainteresowane za pana. No nie wiem. Robiło się, kurde. Ale tak uprzymy, na jaśminowej, tak, kurde, na ostatniej najwyżej na borówkowej robiło. Kosze trawę, tak, wszystko, wszystko by było. Tak, ale na dole ty z jej kosił? Przepraszam? Na dole ty z jej kosił trawę? A tam ja nie znam, ja kosili tam trawę. Jak się dało? A, jak się dało, no? Się dało. Jak go broniła, to musiał kosić na dole, nie? No i potem wszystko się, ja nie znam, co się zrobiło. No. Jeszcze to nie myń zamiała, tak? Wszystko się... Jeszcze myń zamiała, ja to się... Się. A co, wy były żonaty, coś takiego, i się rozwodzili, coś takiego nie było? Nie? Były solo, tak, co teraz, tak? A czemu się nie tyczy? Był maneko dzieci, co? Było niego... Ale mówię, nie przyzna się. Nie przyzna. No, wargi zaciska, to znaczy, że było, ale nie przyzna się. Był żonaty, nie? Pewnie, że był. Było. I co się rozwodził tam w 2004, 2006, coś takiego było? A to nie wiem gdzie, bo za dużo z tych miejscach się robiło, w tych Grotnikach, to na Lipowej w dwóch, trzech miejscach. Do sklepu idziesz? Te Grotniki ma tam pozdrawić ludzi, tak, i wrócić bardzo miło. Życzę wam miłego dnia. Nie, bo jak do sklepu, to pierwsze do mojego zamiaru. Nie, ja nie chcę do sklepu. Ja, no stasę, tak. Mam problem z kręgosłupem, bo jest mały. Mówię,
muszę spacerować, muszę... Przepraszam? Do kręgarza. To mi jeszcze mało. Dziękuję, nie. Do widzenia.